Polecam, nie polecam film Glass. Na pewno go polecę osobom, które są zmęczone takim tradycyjnym kinem superbohaterskim, którego teraz mamy dużo w kinach. Polecam również osobom, które zżyły się z wcześniejszymi zarówno pierwszoplanowymi, jak i drugoplanowymi postaciami z Unbreakable oraz ze Splitu. Polecam również estetom, którzy lubią piękne warsztatowo zdjęcia, a także osobom, które szukają czegoś nowego w samej technice prowadzenia kamery. Nie polecam natomiast to osobom, które lubią epickie, spektakularne, wielkie sceny walki z dużą ilością efektów specjalnych. Tego tu nie znajdziecie. Nie polecę również osobom lubiącym takie samodzielne filmy, takie, które bez wcześniejszych filmów sobie gdzieś tam w swoim wszechświecie istnieją. I także nie polecam osobom, które są trochę uczulone na częste retrospekcje. Polecam, nie polecam film Glass.